powiedzieć na początek, że spełnia się nasze marzenie. To znaczy, tak bardzo chcieliśmy, Paweł, żeby to było możliwe, żebyśmy mogli się z Tobą spotkać z różnych najważniejszych na świecie powodów. To znaczy tak, jesteśmy w Gdańsku i próbujemy dotykać różnych ważnych i miejsc, i spraw związanych z tym miastem. I też literatura, pisarz jest tutaj jednym z naszych ciekawości. I bardzo chcieliśmy, żebyś to był ty, ponieważ no, twoje pisarstwo tak mocno jest związane z Gdańskiem. I chcielibyśmy bardzo, żebyś jakby od swojej strony powiedział, jak ten temat dla ciebie jest tutaj ważny i dlaczego. A ja mam też osobisty powód. Mhm. Poza tym, że chciałam zobaczyć przyjaciela bardzo i przywieźć mu książkę od przyjaciela, ale też dlatego, że twoje książki towarzyszą mi i nam od wielu lat, począwszy od twojego znakomitego debiutu, od Weissera Dawidka. I poprzez wszystkie książki, aż do Tality, to jest po prostu niezwykła przygoda, niezwykłe doświadczenie twojej prozy, twoich opowiadań. I chciałabym się z tym podzielić z młodymi ludźmi. Oni mają teraz za sobą dwa opowiadania, które jakoś bardzo świadomie starałam się... Przeprowadzka i stół, tak? Tak, przeprowadzka i stół, bo myślę, że to może nam jakoś być taką powodem też do dyskusji. Ale rzeczywiście najpierw, jeżeli byś zechciał po prostu zwierzyć się troszkę z tego, jak ten Gdańsk jest w twojej twórczości tak silnie obecny. No, prawdopodobnie gdybym się urodził w Krasnogródzie albo gdzieś w najbliższych okolicach i pisałbym, tak, czyli zostałbym pisarzem, a to jest zawsze przypadek w życiu. To nie jest tak, że człowiek postanowił i skończył jakąś szkołę i jest pisarzem. No po prostu suma przypadków różnych decyduje o tym, że człowiek zostaje pisarzem. To pewnie gdybym tam się urodził i tam mieszkał całe życie, bo to jest też ważne, że ja się tu urodziłem, ale właściwie całe życie spędziłem tutaj, to wtedy, gdybym tam mieszkał, właśnie u was, tak bym powiedział, to lepiłbym swoje historie z tamtej gliny. Znaczy, brałbym jakby losy ludzi, biografie, zdarzenia, klimat, obłoki, wszystko stamtąd, bo to byłoby mi najbliższe. A ponieważ tutaj się urodziłem i na to miasto jestem już skazany, bo parę razy próbowałem się stąd na zawsze wyprowadzić, ale zawsze było tak, że jak miałem pieniądze, to byłem chory, a jak nie miałem, a jak byłem zdrowy, to nie miałem pieniędzy na to. Nie mogłem. Chciałem się wyprowadzić do Krakowa. No był taki jeden krótki moment, że byłem zdrowy i miałem pieniądze, ale przegapiłem to i już w Krakowie nie zamieszkałem. No i już tak zostało. A w moim wieku, który już jest, no nie powiedziałbym, że starczy, ale zaawansowany, no to już raczej trudno myśleć o przeprowadzce, zwłaszcza, że 3 zaliczyłem w życiu tu wewnątrz tego ogromnego miasta, więc to jest gorzej niż armia sowiecka, prawda? Przeprowadzka, to jest straszne. Więc ja po prostu lepię z tej gliny, którą mam pod ręką. To jest pierwsza odpowiedź. I nigdy w życiu nie odważyłbym się napisać opowiadania. Znaczy, może bym się odważył, gdybym ktoś zapłacił mi nagle jakieś wielkie honorarium, to może bym napisał opowiadanie, które się dzieje w Nowym Jorku, który no, poznałem kiedyś, albo dzieje się w Paryżu, który też dosyć dobrze znam w sensie geograficznym.
ale tego bym raczej nie robił, bo mam tutaj tej gliny jeszcze dosyć i mam z czego kleić te swoje figurki czy opowieści. Także to jest pierwsza odpowiedź na to. I jak napisał Miłosz, chyba to był wiersz Miasto bez imienia. Jak odszedłem mile, to mnie cofało. Tak, nigdy od ciebie miasto nie odjechało. Nigdy tak. I tak jak Miłosz pisze o sobie, jak chciał odejść od Wilna, to jak poszedł mile do przodu, to go od razu cofało. No to mnie tak właśnie zawsze cofało do tego Gdańska. I no, tym bym to wytłumaczył, a są różne okresy oczywiście, bo przecież te opowiadania, które wspomniałaś i które żeście przeczytali, czyli Stół i Przeprowadzka, no to są opowiadania z mojej wczesnej młodości i wtedy to było inne pogranicze, bo Gdańsk miał jeszcze masę tych śladów poniemieckich. I różny był stosunek pokoleń do tego, bo pokolenie moich rodziców w ogóle się tym nie interesowało, bo dla nich Niemcy to byli zbrodniarze i koniec. W ogóle nie było, ich to nie obchodziło, kto mieszkał w tym domu, a czy tu mieszkał jakiś tam niemiecki malarz, czy tak. Ktoś. W ogóle ich to nie interesowali się tym, no ale dla nas chłopaków, dzieciaków i potem chłopaków to były rzeczy interesujące, bo się znajdowało jak w Atlantydzie, różne przedmioty dziwne, różne albumy na strychach z niemieckimi napisami. No i przede wszystkim nagrobki. Mieszkaliśmy bardzo blisko cmentarza w Rętowie, który był w 95% niemieckojęzyczny. Bo tam też Polaków chowano, ale Kaszubów, ale głównie Niemców. I ja się pierwszych zdań po niemiecku, którego nie posiadam tak dobrze, ale nauczyłem z nagrobków. Hier und in Gott na przykład i tak dalej. I to były te ślady po niemieckie i to było takie pogranicze z tą pamięcią, dziwną. I nie wiadomo było, co z nią zrobić, jak mówię, bo pokolenie rodziców, ich to nie interesowało, a nas to bardzo interesowało. No i te wszystkie ślady poniemieckie to były, no i handel kwitł, bo przecież tak za guzik żołnierza Wehrmachtu można było dwa znaczki wyhandlować z Führerem na przykład i tak dalej, i tak dalej. A za żelazny krzyż, mój Boże, to dużo innych rzeczy, więc głównym takim dostarczycielem tego rodzaju pamiątek i przedmiotów handlu dla chłopców była Wyspa Spichrzów. Teraz odbudowana, zabudowana, ale do no, jeszcze 4 lata temu tam były ruiny po prostu. Myśmy w tych ruinach buszowali i zawsze się coś znalazło. A to fajkę glinianą z niemieckim napisem, a to właśnie guzik wehrmachtowski, a to tamto. I to był taki czas, kiedy to pogranicze już nie istniało fizycznie, bo Niemców już nie było, ale istniał jakby mentalnie, bo ci Niemcy ciągle w postaci duchów czy no duchów tak w takim cudzysłowie, prawda? Ale jednak pojawiali się. I pamiętam naszą sprzeczkę z kolegami przy ulicy Polanki. Ktoś powiedział, że tutaj mieszka Gauleiter Forster, no, czyli naczelnik NSDAP w Gdańsku. No i była kłótnia, że nie w tym domu, tylko w tamtym, a on mieszkał zupełnie gdzie indziej, no ale nas to interesowało. Ale to już minęło, to postpogranicze, ja bym to tak nazwał, to minęło, bo te pokolenia, które teraz żyją i weszły w życie dorosłe i zapełniają to miasto, tworzą tutaj kulturę, pracują, no i oni specjalnie nie mają do tego melodii, bo to już jest jakby opisane. Tak, to jest opisane, tak. to jest lekcja odrobiona. Mm-hmm. Jak ktoś chce, to może do tego sięgnąć, oczywiście, ale to jest opisane. I jakby ta, jak mówię, no, ta lekcja jest odrobiona. Mm-hmm. Także ja do tego specjalnie nie wracam. Może kiedyś jeszcze wrócę, bo pisarstwo to jest też przygoda. No, nie wiadomo, co ci strzeli do głowy. Ale może właśnie to już jest jakby jakiś etap, przynajmniej dla mnie to jest etap zamknięty.
Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, co mówisz. Lekcja odrobiona to jest jakby jeden z wątek, który bym chciała, żeby dalej się jeszcze potoczył. Ale jak odpowiedziałeś, dlaczego? Czyli był rodzaj jakiejś takiej archeologii dnia codziennego, fascynacji. Takiej fascynacji, że tak, cisza ze strony rodziców, a jednak jesteśmy otoczeni, nie wiem, przedmiotami, tak jak mówisz, czy napisami, czyli coś, co właściwie odsyła do świata, którego nie widzimy teraz, prawda, przed swoimi oczami. Atlantyda, właśnie, doskonale to powiedziałeś. I teraz, wiesz... Słuchaj, ja przy ulicy Garowicza, która się inaczej oczywiście nazywała, tam były takie szeregowce, które Niemcy zbudowali w latach 30., jak Hitler zapowiedział, że każda rodzina niemiecka będzie miała mieszkanie. No i dotrzymał słowa. I tam były takie, wszystkie drzwi były takie same, to taki szeregowiec niemiecki. I wszędzie były te listwy takie, gdzie się wrzucało, listonosz przechodził i wrzucał na korytarz listy. I tam wszędzie było napisane briefe. No, briefe, no listy. A myśmy tak chodzili jeszcze jako chłopcy i żeśmy się zastanawiali, czy wszyscy przy tej ulicy nazywali się briefe. No, ale oczywiście, że nie. Potem ktoś nam wyjaśnił, dlaczego. Więc to była taka archeologia dnia codziennego właśnie. Bo na przykład, bo wspomniałeś Miłosza tutaj, i on też ma taki moment w swoim życiu, kiedy sięga do bardzo dawnego czasu, to znaczy do dzieciństwa, do miejsca, w którym się urodził. I oczywiście on tego nie lubił, żeby to wspominać. Wiem to, bo go o to pytałam. To nie było dla niego coś, co było powrotem do lat dziecinnych, takim sentymentalną ścieżką, raczej odrabiał lekcje wobec samego siebie, to znaczy pytając się, dlaczego Litwa, te miejsca, zapachy, dźwięki, ludzie, pamięć wydarzeń ma znaczenie. Ale on miał trochę, nie powiem, że tragiczne dzieciństwo, bo nie, ale trochę nieudane, bo jak on w którymś fragmencie swoich wspomnień pisze, że ojciec był inżynierem i ciągle jeździł na jakieś budowy, no, gdzieś jakieś mosty budował, czy jakieś tam no, duże budowy, a mamusia, jak to napisał Miłosz, knajpowała. Się dzisiaj nazywa clubbing, tak? Jak się przenosi z klubu do klubu i jedzie się z imprezy na imprezę. No a wtedy to się nazywało knajpować, czyli jechać od knajpy do knajpy i tu bal i tam dalej. Więc tam dziadkowie odegrali ważną rolę, absolutnie. Ale jakoś to ten dom był taki, zamykam nawias w tej chwili już, no dość taki chyba chłodny z tych względów, tak mi się wydaje. Ja miałem szczęśliwy dom, chociaż potwornie małe mieszkanie mieliśmy, ale dom był szczęśliwy, to znaczy dzieciństwo było szczęśliwe. Tak. Dzieciństwo było szczęśliwe i rodzice się bardzo kochali i jakby to też pewnie gdzieś tam widać w tych moich opowiadaniach. Tak, ślady tego są bardzo wyraźne. Ślady tego są wyraźne. Tak, tak. Bardzo piękny ten opis tej nocy, kiedy Greta gra na fortepianie, oni tańczą. Tak. No to po prostu jest coś tak przejmującego i piękny. Piękne świadectwo tego, ale wracam właśnie do tych przedmiotów, do tych rzeczy, do tej gliny, jak powiedziałeś, z której budujesz. Ale jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że jest tam ogromna czułość do tych właśnie przedmiotów, które on, czyli twój bohater, narrator, ogląda, patrzy, komentuje, nazywa, to ten rodzaj czułości jest bardzo niezwykły i mi się wydaje, że on mówi więcej o tym niż to, że powiedziałeś, że wy byliście
otoczeni tym wszystkim. Ale mam wrażenie, że jest jeszcze coś takiego, że ten świat w jakiś sposób rekonstruujesz przed nami i to z wielką czułością. Znaczy, wiesz, to są też często przyczyny bardzo prozaiczne, bo jak Greta opowiada mu, ja mówię o powieści Śpiewaj ogrody, tak. Greta opowiada mu, idzie z laseczką i opowiada mu, że tu były piwonie, a tu były takie kwiaty, a posadziła tutaj takie kwiaty, a tutaj były klomby zrobione i tak dalej, ten piękny ogród. A on pamięta z dzieciństwa, bo to był dom, gdzie były słynne dokwaterowania, czyli jak to się nazywało, z Błuchakowa, chciałem tu zabłysnąć, ale nie pamiętam. Jak to się nazywało? To, co Brodski później nazywał tak. Półtora pokoju, tak? Półtora pokoju, mm-hmm. Żeby tutaj dokwaterowywano tak. I tam, tam mieszkało w tym domu. Nie wiem, 7 albo 8 rodzin i ten ogród górny i dolny zostały całkowicie zdewastowane, bo sadzono marchewkę, ogórki, pomidory, kapustę i nie było już, nie było Zange di Garden, nie było Śpiewaj ogrody, tylko sadź pomidory albo kapustę, albo ziemniaki. I przetrwaj. I przetrwaj, no i to było zrozumiałe, no bo co ci ludzie mieli tam zrobić, ale... Ale różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, była przepastna. I to też działało na wyobraźnię tego narratora, bohatera, który to wspominał. No, wystarczyło popatrzeć na przykład na zdjęcia przedwojennego Sopotu. Tak? Jak to wyglądało? Jeden z ważniejszych kurortów, powiedzmy, bałtyckich, w latach 30. już bardzo sławny i tak dalej. No, a po wojnie no, wprawdzie nie był zburzony i zniszczony, ale no, jedna lodziarnia na krzyż, brudne szare mury i tak dalej. Także ta różnica była ogromna. Ja właśnie pozostaję przy tej czułości, bo twój narrator, będę się trzymała tylko tych dwóch opowiadań. W przeprowadzce jest to jego oglądanie fotografii z nabrzeżem. I to nabrzeże takie bogate, takie piękne i to właśnie działa na jego wyobraźnię. I jest ta rzeczywistość, której on jest świadkiem. I wydaje mi się, że tutaj jest coś takiego, że ty naprawdę w sposób niezwykły budujesz warstwę tego miasta. To znaczy ta warstwa przywoływana gdzieś z niepamięci za pomocą, nie wiem, jednej fotografii czy i to, z czym on może to skonfrontować, czyli z tą rzeczywistością, w której żyje. I myślę, że właśnie jak mówisz, lekcja jest odrobiona, że to zostało jednak za sprawą twojej twórczości utrwalone. Zapamiętane. No, to były takie stany świadomości, a też stan tamtej epoki, bo teraz jest inaczej. Wszystko się zmieniło i jak pójdziecie na koło Żurawia, na Długie Pobrzeże i popatrzycie na Wyspę Spichrzów odbudowaną, no tak czy inaczej, jednym się to podoba, drugim się to nie podoba. Mnie się akurat podoba, chociaż jestem w mniejszości, ale jest to zabudowane, jest to zwarte miasto po prostu. Pływają statki tam i z powrotem, pływają łodzie. Są te dolne pomosty drewniane, gdzie można dobić jachtem i łódką, no i tak dalej, i tak dalej. A ja z całej dzieciństwa i z mojej młodości pamiętam te ruiny spalone w środku miasta, bo tam była Wyspa Spichrzów, to jest właściwie środek miasta. Jakaś jedna milicyjna motorówka raz na dzień przepłynęła i taki czerwony, socjalistyczny napis: byliśmy, jesteśmy, będziemy. Który wiadomo o czym tak. Miał informować. We Wrocławiu my, też to my Polacy tutaj, prawda, ciach, postawiliśmy nogę i to jest nasze miasto i tak dalej. Tak jakby to trzeba było w ogóle udowadniać. No. I tak wyglądał ten kawałek miasta przez no właściwie całą moją młodość, nawet jeszcze. No. Także to się zmienia, perspektywa się zmienia. I zmieniła, no a na szczęście ja napisałem kiedyś opowiadanie Gute Luisa, tak, które się dzieje tak. Na Wyspie Spichrzów, tak. Bo ten ojciec tej dziewczynki, dość nieszczęśliwy, dawny przewoźnik przez Motławę,
wioślarz mieszka dokładnie w tej wyspie Spikrzu, w jakimś szałasie tam, szopę zrobił i jakiś daszek tam i on mieszka z tą córeczką tam. Więc no, takie były klimaty miasta, które leżało w ruinach bardzo długo. No, cała moja młodość to są jeszcze ruiny, no. Tak, jeszcze tak. Ruiny. Ale czy ty na przykład czułeś też jakąś taką powinność, żeby dać temu miastu tą historię? Nie, która... nie. Ja po prostu pisałem z potrzeby serca, z potrzeby takiej wewnętrznej po prostu, ale to nie było tak, że muszę zapisać to, bo moje miasto będzie tego, będzie na to oczekiwać. No tak to nie, na ogół się nie dzieje. Ale jedną rzecz na przykład wstawiłem, bo w opowiadaniu stół, tak. Jak oni jadą na te żuławy, żeby u pana stolarza zamówić wreszcie normalny stół, a nie trójkątny, to okazuje się, że tam jest wątek menonicki, prawda, który jest zupełnie zatopiony. Tak. W mojej właśnie, bo dzisiaj to są książki i menonici przyjeżdżają na groby swoich przodków, tak jak Żydzi niektórzy przyjeżdżają do grobów cadyków swoich, no to menonici przyjeżdżają tutaj do domów, to już ich nie ma, ale są cmentarze i tak dalej, ale wtedy w ogóle nikt o tym nie mówił, nie wiedział, o tym się w ogóle nie mówiło, no a ja wprowadziłem ten wątek, co miało też dla mnie fatalne skutki, w tym sensie, że zaczęto się do mnie zwracać jako specjalista od spraw menonitów, którym ja nigdy w życiu nie byłem. No ja wprowadziłem wątek, to jest 5 zdań wstawionych, prawda? Ale jak to silnie zabrzmiało, no tak, dzisiaj rano o tym mówiłem. Ten chłopiec zakłada ten kapelusz jego żony, która właśnie była menonitką. Zresztą bardzo pięknie zrobił Piotr Mularuk w Teatrze Telewizji, tam piękna muzyka jest w tym momencie. A można to obejrzeć? Może na jakiejś platformie jest gdzieś. Będziemy szukać. No jest stół w każdym razie zrobiony. I to jest piękna scena, bo taki mały chłopiec urodziwy stoi przed lustrą w tej szafie. Ojciec go odesłał od tego świniobicia, żeby on tam nie patrzył na te wszystkie kiszki rozprute i okropne rzeczy. No i on stoi i otwiera szafę i znajduje w tej szafie właśnie ten menonicki kapelusz tej jego... No, bo on jest wdowcą. Żony z pomarszczonym. Żony, tak, tak. No więc no, takie rzeczy się zdarzały i zdarzały się w moich różnych opowiadaniach, no bo taka była ta ziemia, ona była bardzo w sumie też różnorodna i bogata i ciekawa. No, na przykład teraz zabudowuje się za Wyspą Spichrzów tak zwany polski hak. Skąd ta nazwa? To jest półwysep tam za Wyspą Spichrzą. Skąd nazwa? Stąd, że jak Flisacy przywozili tutaj drewno na tratwach, tratwy rozbierano, bo to był towar, po prostu drewno na sprzedaż. Na tratwach były skrzynie ze zbożem, które sprzedawano od razu kupcom, a Flisacy, najczęściej górale, ale nie tylko, obozowali właśnie na polskim haku. I tam palili ogniska, nie wolno im było do miasta wchodzić, bo wiadomo, że byli, no pili, kradli, wywoływali burdy. No Flisacy, Flisacy byli źle widzianym społecznie elementem w takim mieście jak Gdańsk. No i stąd nazwa, Polnische Hacken, polski hak. Jest w pamiętnikach Joanny Schopenhauer taki piękny fragment, jak ona wychodzi na spacer nad długie pobrzeże, tuż z ulicy Świętego Ducha i tak idzie z rodzicami, jest popołudnie, piękna pogoda, po dobrym obiedzie i patrzy, a tam są ci właśnie Flisacy na tym polskim haku, no i tam oni sobie palą ognisko i tam tańce jakieś, nie wiem, czy góralskie, czy nie, ale w końcu dzikie takie. I ona tak sobie mówi, ach, jak ja bym chciała tak z nimi powędrować. Ale to jest marzenie mieszczucha, prawda, który nie oddałby łazienki ani swojego pokoiku, sypialni i tak dalej za ich... Swoje wygody. Za ich trudy. A oni potem musieli piechotą zasuwać na południe, całą Polskę, bo nie było innego transportu. Także oni spławiali te tratwy w dół, a potem szli piechotą w
górę rzeki. Także to oni raz taki spływ, to mieli raz do roku. No. Tak, tak. I ty lubisz te historie właśnie takie odkrywane gdzieś tam z niepamięci, z pamiętników czy z fotografii i je po prostu odmalowujesz w tych swoich... Z fotografii, tak, tak. Ale no, nie tylko, ale z fotografii też. No, fotografia daje fantastyczne inspiracje, tak bym powiedział. Anonimowa zwłaszcza, kiedy widzisz jakąś grupę, coś się tam dzieje, nie to, że stoją ustawieni do obiektywu, tylko coś się dzieje, no, ktoś przechodzi przez ulicę, jedzie dorożka, nie wiem, jakaś handlarka stoi na rogu. I wtedy jakby domyślać się i wymyśleć sobie biografię tych ludzi, sytuację. No, trzeba znać rok mniej więcej, w którym to się działo i miejsce oczywiście, ale to jest tak, to jest zajęcie, które ja lubię. Chociaż to oczywiście nie wszystkie opowiadania są na tym oparte, to jasne, że nie. Ale rzeczywiście, no, fotografia jest płaska, jest zapisem tej chwili, a ty widzisz w niej... No ja ci powiem, jak było z genezą powieści Śpiewaj ogrody. Tak, bardzo prosimy. Ja kiedyś uczyłem się robić fotografie czarno-białe jeszcze wtedy i mój kolega, taki znakomity grafik Andrzej Taranek, który się znał na fotografice. I kupiłem bardzo dobry aparat Zenit. Czarno-biały, jeszcze film w środku trzeba było powiedzieć. Bardzo dobry, miał świetną optykę. I poszliśmy z moim przyjacielem i kolegą do Lasu Oliwskiego i wyszliśmy jakby z doliny, idąc takim duktem piaszczystym, wyszliśmy z doliny prosto na ten dwór, gdzie później mieszkała Greta. I on mnie zaczął uczyć fotografii właśnie na tym dworze, jak obiektyw ustalić, migawkę, światło, no to większa jest sztuka niż cyfrówką strzelić. I tam robiłem fotografie czarno-białe. Ja wtedy doznałem jakiegoś wstrząsu, bo ja już wiedziałem, że w tym domu coś się będzie działo. Znaczy, albo coś się działo w przeszłości, ale już czułem, że atmosfera tego domu mnie poruszyła. On był jeszcze przed remontem, teraz jest po remoncie. Tam są mieszkania dla służb leśnych po prostu, takie służbowe. Ale teraz ten dom jest bardzo zadbany. Wtedy był trochę zrujnowany. Ja wiedziałem, że coś tam mnie dotyka. No i potem po latach wymyśliłem tę historię. Najpierw opowiadanie Przeprowadzka, a potem oczywiście przeniosłem to opowiadanie do powieści Śpiewaj ogrody. Tak, bo to jest rzeczywiście niesamowite. Ja mam ze sobą Śpiewaj ogrody i tak jak one się zaczynają, to jakby kontynuacja opowiadania Przeprowadzka. Tak, dokładnie. Znaczy są te same postaci i mogę... Tak, bardzo proszę. Po latach widzę jego szorstkie dłonie, które trzymały nie wiosło, lecz lejce dwukonnego zaprzęgu. A jednak mimo tej różnicy pan Beszk wypływa z krainy pamięci jako przewoźnik nie z jednej dzielnicy miasta do drugiej. Może nazywał się Bieszkę, na pewno niebieszczański. Kaszubi nie nosili takich nazwisk, przynajmniej nie ci, których znaliśmy z targów Oliwie, Gdańskiej Wyżyny albo wiosek na Helu. Więc niech już tak zostanie, Bieszk. Dlaczego jednak zaczynam od niego? Miał powykręcane reumatyzmem palce, symetryczne blizny na obu policzkach, zawsze trzydniowy zarost, który nigdy nie stawał się regularną brodą. Pachniał przy tym całą tabaką, końmi i ciężką pracą, a ulgę z niej przynosił mu od czasu do czasu łyk czegoś mocniejszego. Kiedy zaciął batem gniadosza i baszkę, gdy wóz załadowany naszym dobytkiem zaczął powoli toczyć się aleją lipową w dół do bruku ulicy Polanki, spojrzałem za siebie i w oknie dużego pokoju za pożółkłą firanką ujrzałem panią Gretę. Kiwała dłonią najwyraźniej tylko do mnie, jakbym był jej wnukiem, jakby chciała zatrzymać mnie jeszcze na chwilę po tamtej stronie. Ale Bieszk z kozła już podśpiewywał po kaszubsku. Piotrek, ciebie potrzebuję.
Chcemy se wypić. Chcelamy se wypić. Wypić. No właśnie. Chcelamy se wypić z tej maleczki buteleczki. Tak. Czasem nieśmiało towarzyszył, pomrukując, mój ojciec. Mama milczała. Jednak po chwili, gdy wóz trukotał już po polankach, powiedziała: nareszcie, coraz dalej od Niemy. Niemy. Tak. No tak, ale to dziękuję bardzo. Tak. Pięknie to przeczytałaś. Teraz opowiem wam historię tej okładki, bo książki mają różne historie. Są także historie okładek. To jest tak, że w znaku to ja zawsze dostaję propozycje, no nie wiem, 50 różnych zdjęć. Różnych, bardzo różnych. No i mnie jako autorowi przysługuje prawo, przywilej, żeby któreś z tych zdjęć wybrać. I tutaj do tej książki były takie oczywiste zdjęcia. Starsza pani przy fortepianie, starsza pani tam na tarasie, starsza pani nuty otwiera. No to wszystko nie, bo to było za dosłowne. I nagle zobaczyłem to zdjęcie. Ono jest takie energetyczne. Młoda kobieta na rowerze nad morzem. I bardzo mi się spodobało. Bardzo. To są lata 30. I zadzwoniłem do redaktora naczelnego, czyli do Jurka Ilga, on jeszcze wtedy był szefem. I mówię, słuchaj, wybrałem to zdjęcie z tą dziewczyną, młodą kobietą na rowerze. A on mówi, no wiesz, no dobrze, tylko że w powieści nie ma ani słowa, że ona jeździ na rowerze. Ja mówię, to ja dopiszę. I rzeczywiście dopisałem, tam jest 6 zdań, 7, w środku powieści, jak tego gówniarza nazisty, ona rzuca tego narzeczonego, który był zresztą, to było zachowane, to ona w powieści, ja dopisałem, że ona idzie do domu towarowego Sternfeldów i kupuje sobie rower i w ten sposób jakby odreagowuje na tę przykrą sytuację i jeździ na tym rowerze nad morzem. No i ja taki dumny z tą książką idę do mojego taty, który jeszcze wtedy żył i podaję mu, zobacz, no to jest moja nowa, najnowsza książka. A mój tata tak popatrzył, no wiedział mniej więcej o czym to jest, bo tam słyszał kiedyś audycję radiową, tak popatrzył i mówi, ale to nie jest Europa. Ja mówię, jak to nie jest Europa? Mówi, to są Stany Zjednoczone, to zdjęcie jest z USA. Ja mówię, a po czym to? Wiesz, mówi, bo ten samochód, to tutaj jest w dali taka limuzyna duża, czarny, to jest Studebaker model 1-2 coś tamtego. A takich Studebekerów nie sprowadzano do Europy, dopiero po wojnie. No nie mogłem dyskutować z moim ojcem, który się na tym po prostu zna. Także mamy amerykańskie zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, jest okładką do powieści o rodzinie Polaków i o starej Niemce, prawda? Oj, przyjdzie ci dopisać parę zdań do tego. Proszę. Paweł, ale zdjęcie fajne, nie? Super, super. Energetyczne takie. Tak, tak. Ona tu wcale się nie łamie z tym, że ten okropny narzeczony ją zdradzał i porzucił, tylko zasuwa pod tylko słońce. Tylko po prostu jedzie przyszłość. Tak jest. Paweł, jak wziąłeś do ręki tę książkę i chciałeś opowiedzieć nam to powiedzieć, a teraz opowiem wam historię. I właśnie chciałabym o tym. Bo mnie się wydaje, że to jest znakomita okazja, żebyś nam słówko na ten temat powiedział, bo rzeczywiście jest tak, że jesteś, przynajmniej w moim odczuciu, niezwykłym opowiadaczem historii. To znaczy, twoje opowiadania to jest takie. Taka opowieść, która maluje cały świat, te postacie, nawet ten fragment, w którym przeczytałam o panu Bieszkę, jest po prostu wywołaniem tej postaci. My mamy poczucie, jakbyśmy go po prostu czuli i widzieli. I ten twój sposób opowiadania historii jest, myślę, czymś, co bardzo jakbym wzięła do ręki jakieś opowiadanie, o którym bym nie wiedziała, kto je napisał i gdyby to było twoje opowiadanie, myślę, żebym wiedziała, że to ty. Bo to opowiadanie historii, to konstruowanie tej formy, którą ty jesteś po prostu wielkim mistrzem, to znaczy mistrzem
No dobrze, 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 już wystarczy. Dobra, masz rację. Dziękuję. To znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że pisanie opowiadań daje ogromną przyjemność i satysfakcję, ale jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o prozę. Napisać dobre opowiadanie jest znacznie trudniej niż napisać średniej jakości powieść, czy nawet bardzo dobrą powieść. Dlatego, że to jest krótsza forma i tak jak w poezji, ta kondensacja powoduje, że jakby każde drobne potknięcie widać natychmiast. A w powieści, no to jak się tam potkniesz, no to za chwilę możesz zrobić fantastyczny, cyrkowy numer i to jakby przejdzie, prawda? A w opowiadaniu nie ma mowy. Jeżeli opowiadanie ma 12 stron, czy 10, czy nawet 15, to każdy taki błąd, ja nie mówię o błędach, które wychwyci redaktorka, bo moje redaktorki w ogóle nie mają z tym problemu, bo one nie mają, dostają te teksty i nic nie mają do roboty. No tam poprawią przecinek, kropkę. Ale chodzi mi o to, co zostaje potem. I czasami coś chciałoby się jeszcze poprawić. Więc dlatego opowiadanie jest taką formą. Ja lubię, jako czytelnik, no uwielbiam opowiadania. A ja jestem, jak ty mówisz, tej wielowarstwowości i tak dalej. No ja jestem ze szkoły rosyjsko-iwaszkiewiczowskiej. No właśnie. To znaczy ja się uczyłem. Balsam na moje serce. Ja się uczyłem jako czytelnik, no, jako młody chłopak, który przeżywał literaturę bardzo. Ja się uczyłem na opowiadaniach Bunina i Waszkiewicza. Mniej Nabokowa, bo wtedy jeszcze Nabokowa nie wydawano, ale potem wydawano. Jeszcze był taki rosyjski pisarz, Leskow się nazywał. Też to lubiłem bardzo. No i Czechow oczywiście, opowiadania Czechowa. I ja jestem z tej szkoły. No i Waszkiewicz oczywiście. Ja kiedyś pamiętam, w Irlandii miałem wieczór autorski i powiedziałem dokładnie to, co mówię, co powiedziałem przed sekundą. I jeden z tych słuchaczy tak się zdziwił i mówi, jak to? Pan? Polak? I mówi, że pan jest z rosyjskiej szkoły, bo miał świadomość naszych historycznych problemów z Rosją. No ja mówię, no tak, ale to dotyczy innej sfery życia. No. Także jestem z tej szkoły i zawsze mówiłem moim studentom, bo miałem kiedyś zajęcia na uniwersytecie z tak zwanego pisania. To się nazywało po polsku stylistyka praktyczna, a po angielsku creative writing. To poważnie to brzmi, nie? Bardzo. Creative writing. Wow. I zawsze mówiłem, słuchajcie, tak naprawdę w ostateczności nie da się tego nauczyć. Ja wam mogę powiedzieć, mogę wam podkreślić jakiś błąd, mogę was zachęcić jakoś, mogę wam powiedzieć, no, w którą stronę może czy powinna iść fabuła waszego opowiadania, ale nie da się tego nauczyć. No to co my mamy robić? Panu tak łatwo mówić, to co my mamy robić? Ja mówię, czytać mistrzów. Czytać mistrzów. I to raz, drugi, nie tak, że tam przeczytałem i innego, tylko wracać do nich. Wracać do nich i czytać z podziwem, z sympatią, z uznaniem, ale też za którymś razem można patrzeć, jak to jest zrobione. I ja mógłbym tutaj długo opowiadać, ale na przykład kiedyś patrzyłem na Bunina opowiadania, jakie są początki. Zwróć uwagę, że ja do początku każdego opowiadania przywiązuję bardzo. Pierwsze zdanie jest niesłychanie ważne. Zawsze. I pierwsze zdanie jest bardzo ważne. Ja jestem fanem pierwszego zdania. Nie tyle zakładnikiem, co fanem pierwszego zdania. No. Po latach widzę jego szorstkie dłonie, które trzymały nie wiosło, lecz lejce dwukonnego zaprzęgu. A jednak mimo tej różnicy, pan Bieszk wypływa z krainy pamięci jako przewoźnik nie z jednej dzielnicy miasta do drugiej.
No tak. Ale on tutaj równocześnie już z Charonem, prawda? Tak. Bo nie wiosła, ale lejce trzyma, ale jest Charonem, bo przewozi ich jakby z jednego świata do innego. No ale to pierwsze zdanie ja uważam, że całkiem. Tak, szorstkie dłonie, prawda? I całkiem? Całkiem. Także ja jestem fanem pierwszych zdań i kiedyś czytałem specjalnie właśnie i Wachę, i Waszkiewicza, i Bunina, i tego Czechowa. Właśnie tylko pierwsze zdania patrzyłem, jak oni to skonstruowali i jak to się potem przekłada na fabułę, prawda? Bo to pierwsze zdanie jest jak klucz, który otwiera szufladę od razu albo się męczysz z tym kluczem, bo się zaciął. To różnie bywa. No. Także to jest opowiadania, no właśnie, także lubię to. Chociaż to jest zawsze męka, bo pisanie to nie jest radosna twórczość spontaniczna. No, to jest to jest godziny męczenie. Przy biurku. Godziny. Paweł, a czy jest też tak, że masz swoje ukochane, swoje własne opowiadania, książki? Ale mówisz o innych autorach? Nie, mówię o twojej twórczości. Czy wszystkie kochasz jednocześnie? Wszystkie dzieci kocham tak samo. No właśnie, nawet te niepełnosprawne. Ale wiesz, bo chciałabym ciebie namówić na powiedzenie paru słów o Talicie, która jest okrzyknięta jako książka wybitna. I tak jest. No to jest zbiór opowiadań, który ja pisałem przez 2 lata, 2,5 roku. I się zawziąłem, bo pewna bliska mi osoba powiedziała, że ty nie skończysz tego za 5 lat. No więc się zawziąłem i skończyłem w 2-3 lata. Zbiór opowiadań, który rozpoczyna się opowiadaniem pod tytułem tym tytułowym, czyli Talitą. I to dotyczy, to opowiadanie akurat dotyczy tak zwanej pustej nocy. Puste noce są w każdej części, bywały w każdej części Polski, na wschodzie też, ale na Kaszubach przetrwały najdłużej. I to jest ten rytuał, że schodzi się pół wsi czy cała wieś, jest trumna z nieboszczykiem, zark po kaszubsku i, no i modlą się, śpiewają pieśni religijne, potem jest przerwa, to panowie wychodzą na kielicha za winkiel. Kobiety podają ciasto, kawę piją, no i tak jest do rana. Świece się palą przy tej trumnie i zmieniają, i musi być jeszcze jedna osoba, która czuwa przy tej trumnie, modli się, bo zark, czyli trumna, musi stać w osobnym pomieszczeniu, nie w tym głównym, tylko gdzieś w osobnym. A to są zabobony jeszcze pogańskie. No i ja jako mały chłopiec, bo byłem, miałem wtedy, nie wiem, może 12 lat, czyli tyle, co ma moja wnuczka, będzie miała za rok. Byliśmy na Kaszubach z moimi rodzicami i przyszli do nas tam z sąsiedniej wioski jacyś ludzie i powiedzieli, że tam jest pusta noc i żebyśmy poszli. I poszliśmy z moim bratem, bo rodzice tak uważali, że to im nie wypada, bo to przecież ani rodzina, ani nic, no ale myśmy poszli jako chłopcy. I ja to zapamiętałem jakby do końca życia. No to było tak niesamowite, to cały ten rytuał, te śpiewy, ten zaśpiew, to zapach świec, te twarze jakby surowe, bo chłopskie. To wszystko było tak niesamowite i patrz, tyle lat minęło, epoki, całe epoki minęły, ja do tego nie wracałem i nagle pomyślałem, że nagle mi to przyszło, ten zapach, wiesz, i ta trumna, która stała obok i napisałem to opowiadanie, które jest opowiadaniem, marzeniem o tym, że przyjdzie jednak Jezus i wskrzesi tę dziewczynkę, Bernatkę, która miała 13 lat. Ale to wtedy była też dziewczynka, czy nie? Czy nie, już dziewczynka, też Bernatka, wie? Tak, tak, Bernadeta, a oni mówią Bernatka po swojemu. I że wskrzesi. No oczywiście tam jedna z bohaterek ma takie marzenie, no ale Jezus nie przychodzi, no i nie wskrzesza. I stąd nazwa opowiadania Talita, bo Jezus jak był w Galilei, to wskrzesił dzieweczkę i w
powiedział po aramejsku zresztą, Talita Kum, co się tłumaczy dzieweczko wstań. No i ona, no nie wiem, czy zmartwychwstała, no nie, obudziła się, prawda? I stąd tytuł opowiadania i całego tomu, Talita. Także tak to wygląda. No ale są różne tam opowiadania. Jest to ostatnie ukraińskie, to jest właściwie reportaż. To jest właściwie reportaż, jak pojechaliśmy do grobu Cadyka, właściwie założyciela hasydyzmu, z moim koleżką. Staliśmy tam 3 dni, czekając na naprawę samochodu i wreszcie pojechaliśmy do Cadyka, bo tam już nic nie było do zwiedzania, same postsowieckie miasta. Tam 100 ileś kilometrów na ten cmentarz pojechaliśmy. No i tam potem były pewne zabawne konsekwencje tej wizyty. Tak. Boże, ileśmy tam wódki wtedy wypili. Rany boskie. Od rana do śniadania już podawali wódkę. To było straszliwe zupełnie. Wyzwania są wielkie. Straszliwe, tak. W podróży. To było straszliwe, tak. Paweł, a czy, no nie powiem oczywiście jak na każdym spotkaniu autorskim, nad czym pracujesz, ale chcę zapytać o twoją twórczość dla teatru, bo przecież jest to no niemała część twojej pracy, prawda? Niemała, bo ja pracuję w teatrze, to znaczy jestem, no jak to się mówi, dawniej to się nazywał kierownik literacki, czyli w skrócie Kierlit, a teraz jest, to się nazywa dramaturg. To znaczy brzmi to lepiej niż Kierlit, nie? Dramaturg to brzmi lepiej. No i pracuję jako dramaturg dla tego teatru, co polega na tym, że szef, czyli dyrektor artystyczny, jak chce konsultacji, to ma u mnie, ale na ogół nie chce, bo jak jest przekonany do jakiegoś tytułu, to on już jakby wie, co robić. A w kontrakcie mam, że raz na 3 lata mam dać sztukę własną dla mojego teatru. No i tak się dzieje, bo teatr wystawiał kilka moich sztuk po kolei, ale poszły wszystkie dość dobrze. Ta ostatnia, Kursk, o katastrofie tej atomowej łodzi rosyjskiej, sowieckiej, no bez przerwy ludzie kupują bilety i chcą to oglądać, prawda? Bo to jest stało się aktualne, tak bardzo. No tam ludzie, to tam 23 chyba marynarzy w tym ostatnim przedziale, no nie ma powietrza, nie ma już prądu, no już umierają, zdychają, a Putin jest w Soczi i w ogóle nie reaguje, a admirałowie kłamią i nie chcą podjąć żadnych działań ratunkowych, no w skrócie, mówiąc w skrócie. No, ale też napisałem Żółtą Łódź Podwodną, sztukę o Beatlesach. Z lekkim przymrużeniem oka, bo bohaterkami, czyli tymi, które otwierają świat przed widzem, są dwie grupis. Nie wiem, czy wiecie, co to były grupis. To były te dziewczęta, które miały 14-16 lat i które jeździły za zespołem. Czasem nawet kradły pieniądze, żeby pojechać za tym zespołem. No i to one, jak widzimy w kronikach filmowych, stały w tych pierwszych rzędach, czy nawet nie siedziały, tylko stały, wrzeszczały, krzyczały, piszczały, drapały sobie twarze do krwi, bo taki był szał, prawda? Tak samo jak z Elvisem Presleyem. No. To były grupis, one się nazywały grupis, Anglicy tak to nazwali. To było nowe zjawisko społeczne, bo wcześniej nie było. No, na Franka Sinatrę nie przychodziły grupis, tak? I moje dwie bohaterki to są emerytowane grupis w domu starców, które w czasach swojej młodości jeździły za Beatlesami oczywiście. Teraz siedzą na tych swoich wózkach i przeklinają los i Margaret Thatcher, która doprowadziła do tego, że one nie mają pieniędzy czy coś takiego. No i wspominają te cudowne czasy, kiedy jeździły za The Beatles. No i potem oczywiście kłócą się o to, tutaj będzie niecenzuralne słowo, którą puknął Lennon.
bo konkurują ze sobą. No. Ona mówi, nie, to Paul cię tam wziął do pokoju. Nie, Lennon mnie wziął. No i tam się... A przy czym cały czas palą zioło. To jest tam już... Także cały czas palą zioło te staruszki. No i to sztuka o Beatlesach. Co jeszcze? Zrobiłem adaptację Idąc rakiem powieści Gintera Grassa. Napisałem sztukę też o ostatnim dniu Gombrowicza w Polsce, czyli w Gdyni. Przed wyjazdem. Bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czy on spał w hotelu, czy przyjechał porannym ekspresem do Gdyni. Nie wiemy, a ja... Wspominany wczoraj w Tak, tak, bo tam jest zresztą, tak, tam zresztą tablica jest wmurowana. Gombrowicz. No więc to się nazywało Kolibra, lot ostatni. Kolibr to jest ten właśnie barwny pisarz. Także tych sztuk napisałem trochę. A ponieważ bilety się sprzedawały zawsze dobrze, więc mnie tam trzymają. Więc jeszcze mnie nie wyrzucili. Ale może powiemy, co obiecałeś nam. No, słuchaj, no. Uwaga, będziecie świadkami tego i nie ma rady. To się musi wydarzyć. No to jest szantaż w stylu. Ale gdzie tam? Inspiracja. To jest karalne. To jest karalne. Dobrze, to wytniemy to, prawda? To jest karalne. Nie, bo ja widziałem wasz teatr, no muszę sprawdzać. Dobrze, jeszcze mamy chwilkę. Widziałem wasz teatr, no niestety nie na żywo, ale na tej rejestracji. Tak. Mówię o Dolinie Issy. Bardzo mi się to podobało, bardzo. Do tego stopnia, że jak była jakaś konferencja na temat Miłosza i mnie zaprosili, nie wiem dlaczego, bo to była dla nauczycieli, to ja zażądałem sprzętu i puściłem im to po prostu. I był święty spokój. Ja nie musiałem. Ja tylko powiedziałem, że właśnie tu w Sejnach taki wspaniały zespół, że nie w Sejnach, tylko w Krasnogródzie, no ale też sejniński w jakimś sensie. I puściłem im to. No i byli wszyscy zachwyceni. Tak, Staszek ci pamięta bardzo dobrze tą twoją recenzję, że powiedziałeś, że tak jak on powiedział piosenkę o końcu świata, to jest Mistrzostwo świata, tak, absolutnie. Bardzo mi się to podobało. I świetna robota po prostu i aktorsko, i operatorsko też, bo tam musiał być montaż, trzeba to było jakoś posklejać. Także jak na warunki sprzętowe, jakie macie skromne, to uważam, że to było świetnie zrobione. No i idea tej powieści, czy tej opowieści została całkowicie przekazana. No, to jest sztuka. Czyli kawałek teatru było. Było, no absolutnie było. I ja byłem bardzo poruszony. No, żałowałem, że tego nie widziałem na żywo, no ale trudno. Nie ma Pendolino do suwałk, niestety. No i tu z Małgosią, jeszcze co. Ja napisałem też wcześniej, nie dla mojego teatru, tylko dla innego, dla Osterwy w Lublinie, napisałem taką sztukę Sarmacja, w której wykorzystano songi oryginalne, bo lecące z Offu, Jacka Kaczmarskiego z tej płyty Sarmacja, prawda? Jest taka osobna płyta Jacka Kaczmarskiego, Sarmacja. No i wykorzystałem też staropolskie przyśpiewki cmentarne, które są na tej wielkiej chorągwi u Bernardynów wiszą, bodajże u Bernardynów, gdzie mamy, no, obraz jest większy niż ta ściana tutaj, ogromny. Taki rodzaj, to chyba jest makata właściwie. I tam są różne figury, różnych postaci z dawnej Polski. Żyd, kupiec, mieszczanin, tam szlachcic bojowy, szlachcic pijanica i tak dalej. I każdy tańcuje ze śmiercią. Ma swój ten ostatni taniec ze śmiercią. Piękne te kościotrupy są, śliczne, odmalowane cudownie. No i króla to zapamiętałem, bo król śpiewa tak, w tańcu ze śmiercią. Dałbym berło i z koroną,
by mnie z tańca uwolniono. Ach, straszneż to niestety, które śmierć czyni balety. I tak król śpiewa. A ci inni no, też mają niezłe te przyśpiewki. Bardzo to jest piękne i językowo, i zabytkowo. Znaczy one są wszystkie zrozumiałe, bo to jest koniec XVII wieku, także ten język jest całkowicie przezroczysty dla nas. No i tak wymyśliłem nieopatrznie, jak żeśmy z Małgorzatą rozmawiali, z Małgosią kiedyś, ja mówię, wiesz co, ja mam taką ochotę, żeby tak napisać dla was, mówię, taki scenariusz pod tytułem z księdza Baki wzięty, śmierć Matula jak cebula. I ja go cap za słowo i trzymam. I napisać na podstawie tych różnych tekstów, kompilacji oczywiście, też trochę mojej tam byłoby, trochę moich dodanych rymowanek. I zrobić takie właśnie plenerowe przedstawienie pod tytułem Śmierć Matula jak cebula. Bo tak się zaczyna poemat księdza Baki właśnie, tego grafomana z Wilna, no, trochę późniejszego niż ta chorągiew u Bernardynów. No i tak na tym stanęło, że byłoby dobrze, gdybyśmy to zrobili. Ale wiesz, jest na miejscu tam potencjał w Krasnodębie, jest, żeby to zrobić. Jest, no to ja zrobić, przecież wiem. No. Bo jest grono starszych ludzi, to znaczy ci tych zgromadzonych wokół Silvarerum. Ja jeszcze wam nie opowiadałam o tym, o tej pracy. I wyobrażam sobie po prostu, że mogliby w tym wziąć udział właśnie oni i właśnie młodzi. I że przestrzeń jest ku temu. Jest przestrzeń, a poza tym macie tam pracownie różne i na pewno utalentowanych też plastycznie artystów młodych, bo ja już o wszystkim pomyślałem, o scenografii też częściowo, wiesz, takie wielkie sztandary śmiertelne, te chorągwie, żeby tam oni nieśli. I śpiewając te pieśni, różne pieśni żałobne i tak dalej. Także... Ja już widzę, jak szyjemy naprawdę. Stare prześcieradła mogą być takie przetarte, bo to absolutnie wystarczy. To można pięknie namalować. I te litanie i tak dalej, i tak dalej. Także śmierć Matula jak cebula. No zobaczymy, no może coś się urodzi. Coś się urodzi. Słuchajcie, może wy chcielibyście się włączyć. Bardzo proszę, bo mamy jeszcze chwilę. Mamy chwilę, ale no, czytaliście ten... Tak. Tak. Naprawdę się nie krępujcie, bo jesteśmy w tak znakomitej sytuacji, że siedzimy po prostu blisko siebie i wokół siebie. Ja. Możesz tak zainspirować. Ja chciałem trochę dopytać o to wywoływanie tej pamięci. To znaczy, że ona jest... Tak. Jakoś w tych przedmiotach, w tych zmysłach jakoś zaklęta, ale tak właśnie myślę, co jeszcze jakby ją wywołuje, czy to jest na przykład miejsce, powrót, czy to może być myśl i co się dzieje potem, czy to jest jakby pamięć, która już niesie dalej, czy to jest wykuwanie w tej pamięci dalej, czy to może jest w ogóle już zupełnie inna opowieść, która jakby z tego szczegółu na przykład, z tego przedmiotu wychodzi. Rilke. Rainer Maria Rilke używa, w tłumaczeniu Jastruna, używa takiego sformułowania spichlerze pamięci. Ładne, prawda? Spichlerze pamięci. W którejś tam elegii, nie pamiętam, w czwartej czy w piątej. Spichlerze pamięci. I myślę, że tak jest z pamięcią, to znaczy ona ma zawsze wiele warstw. I to nie jest tak, że jedna fotografia, znaczy ona może zainspirować, to jest jasne, ale to nie jest tak, że tylko jedna rzecz nagle cię wciągnie czy zainspiruje. Jedna może wywołać, to jest ta iskra, która zapala. Ale oprócz tego to, nie wiem, może być jakaś melodia, którą nagle usłyszysz i która wywołuje inne skojarzenia, niekoniecznie z tą muzyką, ale nagle przenosi cały świat. I dlatego no to jest złożone, ale wielowarstwowe. Pamięć w ogóle się układa w dziwny sposób, bo ja to wszyscy neurolodzy nawet wiedzą, ale ja po sobie teraz jak patrzę, ja nie pamiętam, co ja robiłem 5 dni temu. Gdybyś był śledczym i mnie zapytał, co pan robił
we środę o 18, to ja bym powiedział, nie pamiętam. Ale jak jeździłem z ojcem na nartach 50 lat temu, to pamiętam doskonale. Doskonale. Albo jak pierwszy raz w życiu płynąłem taką kaszubską właśnie płaskodenką. Pamiętam to jak dzisiaj. Pamiętam zapach tej wody, pamiętam zapach tamtych sieci, no wszystko jakby. Także to pamięć ma to w sobie właśnie. Dziwny mechanizm, no ale... Ale tak działa moim zdaniem. Spichlerze pamięci. Słuchajcie, kto jeszcze miałby? Bardzo proszę, Sebastian. Było w tej przeprowadzce, była taka scena, gdzie narrator wchodzi na taras i gracz z kimś się rozmawia, i jakby nie było chatą rozwiązane z kim. Bo było na końcu tekstu, tak, że ciekawe z kim rozmawia graczem. To jest coś wyjaśnione, czy... Nie, to jest no, takie... To jest jakby gdzieś tam w podtekście miał być jakby wstęp do tej powieści, że ona rozmawia ze swoim mężem, który nigdy nie wrócił. Z duchami. No z duchami, z przeszłością. Jakby, no to się zdarza i nie tylko starszym osobom, ale to się zdarza. Ja pamiętam 2 lata temu, a 4 lata po śmierci mojego ojca. Ja teraz mieszkam w mieszkaniu po moich rodzicach, więc to jest ta sama geografia mieszkania. I patrzyłem przez okno na ogród. To niewielki ogródek tam jest z tyłu za kuchnią, znaczy od kuchni jak się patrzy. I nagle zaczął padać pierwszy śnieg, który zawsze na mnie działa magicznie. Pierwszy śnieg jest zawsze magiczny zupełnie, jakiś taki przedziwny. I zaczął padać pierwszy śnieg i ja zobaczyłem ojca, który idzie przez ten ogródek i coś do mnie mówi, ale okno było zamknięte. Przez szybę nie słyszałem, ale widziałem, że otwiera usta i coś do mnie mówi. No ja otworzyłem okno, a ja nie jestem przesądny, no i wtedy on zniknął. Także może być też komunikacja w drugą stronę. Może być w drugą stronę, chociaż nie wierzę w wirujące stoliki i tak dalej, bo to jest daleko posunięte oszustwo, ale mogą się pojawiać ludzie w naszych snach, czy nawet w naszych doświadczeniach takich, ludzie z przeszłości. Oczywiście, że mogą. Wtedy nawet wiersz taki napisałem pod tytułem Grudzień, bo to było w grudniu. Tak. Jakaś rozmowa z naszymi przodkami. Tak. Prawda? Tak. Istnieje. No na pewno istnieje. No dawniej to zawsze były modlitwy, prawda, w dawnej kulturze. No teraz jakby jest trochę inaczej. Ale tak, no myślę, że tak. I że to jest potrzebne wręcz, no, niezbędne. Czy narratorem Pana tych opowiadań, czy można go utożsamiać z Panem? W dużym stopniu tak. Tylko, że on jest specyficznie skonstruowany, bo zwróć uwagę, że to mówi dorosły, ale świat ogląda oczyma dziecka i on jest jakby sklejony z dwóch, on ma dwie kamery powiedzmy, dwoje oczu. Jedno jest to dziecięce, i pamięcią jest tego dzieciństwa i tego, co wtedy doświadczyła. Drugie to jest oko już dorosłego, powiedzmy, pisarza, czy tam kogoś dorosłego. Tak to jest zrobione po prostu. Tak zwana podwójna perspektywa. Czyli te postacie to wziął Pan ze swojego życia? Wiele tak. Wiele sytuacje? Tak. Pan Bieszka na przykład przywoził nam co roku węgiel. To było wielkie święto i wielkie zadanie, bo węgiel to było no, tak jak dzisiaj. Tylko, że wtedy to było normalne, że się zamawiało w składnicy węgla i on przyjeżdżał pod dom, pod okienko piwnicy, zrzucał ten węgiel, potem szedł na herbatę. Mama mu zawsze robiła herbatę, a my z ojcem i z moim starszym bratem już żeśmy ten węgiel wsypywać do piwnicy na całą zimę. I tak, no i był taki, tak. No wiele innych postaci. I pani Greta też. Tak. Mhm. To jeszcze śmiało, jeżeli mamy okazję się zapytać. Mhm.
zawsze na wieczorze autorskim, jak pada takie, na ogół unikam, bo już jestem starszy nieco i nie bardzo mi się chce, ale czasami jednak jest jakiś wieczór autorski. No i zapada cisza i pani prowadząca, powiedzmy bibliotekarka najczęściej, mówi, no, proszę państwa, no, proszę pytać, no proszę, 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 bardzo proszę. No i zgłasza się jakaś osoba tam z tylnej ławki i mówi, czy pan pisze piórem czy na komputerze? Więc ja odpowiadam zgodnie z prawdą, że piszę piórem, a potem to przenoszę na klawiaturę. Ale jak się bardzo śpieszę i muszę bardzo się spieszyć, no to wtedy już tylko na klawiaturze, bo to jest szybciej niż piórem. Znaczy w moim przypadku jest szybciej, ale wolę pisać ręcznie, czyli piórem. Tak. A pan z ostatniego rzędu, jak się zgłosi, to co pyta? No nie wiem o co. No nie wiem. No nie mam pojęcia. Tu jeszcze jest. Ja mam pytanie, czy istnieje może, czy zna pan tytuł jakiejkolwiek muzyki, jakiejkolwiek piosenki, która oddawałaby nastrój tej piosenki, którą grała pani Greta, kiedy rodzice się tego chłopca tańczyli? Nie. Nic. Nie, 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 nie. Aż. Można by tam szukać w romantycznej niemieckiej muzyce, ale to mi się wydawało, byłoby to zbyt dosłowne, więc nie. Więc nie. No, trzeba napisać taką piosenkę. No, to niech pani napisze. Trzeba napisać, zadanie no. Po spotkaniu z autorem. Napisać taką melodię. Tak. W dur czy w mol to już jest. Czerwcową melodię miłości. Miłości, tak. Tak. A jaki stosunek do tych opowiadań mają pana rówieśnicy, albo właśnie takie starsze generacje, które przeżyły to, doświadczyły? Bardzo różny, tak jak jest w przypadku no, każdej sztuki. Bardzo różny. Oczywiście w większości spotykam się z sympatią i z jakimś takim uznaniem. A najlepszą recenzję miałem parę tygodni temu, kiedy poszedłem do Żabki, bo ja mieszkam koło Żabki, uzupełnić zapasy tam pieczywa i masła. I stał za mną taki pijaczyna, ale nie z tych najgorszych takich, tylko lekko się tam podchwiewał. Nie był jakiś tam strasznie brudny, ale tam przyszedł po piwo oczywiście. I tak na mnie spojrzał, tak coś przypomniał i mówi, zaraz, mówi, panie, to pan jest ten Hele, nie? Ten pisarz, nie? To pan? Ja mówię, no to ja. A, proszę pana, ja pana czytam. I najbardziej to się panu udał ten blaszany bębenek. Więc ja powiedziałem dzięki, czołem, cześć, do widzenia. To jest super, naprawdę. No, także stałem się w niezamierzony sposób tak. Współautorem tego arcydzieła, tak. Paweł, a czy czujesz taką tożsamość na przykład, bo czasem się mówi o tak zwanych pisarzach gdańskich? Nie. Nie. Nie lubię tego sformułowania i zawsze protestuję, bo gdyby był język gdański, którego nie ma, to i gdybym ja wpisał w tym języku, no to wtedy można by było powiedzieć pisarz gdański, tak jak można powiedzieć pisarz, nie wiem, hebrajski, tak. Amerykański, czy tam tak. Brytyjski i tak dalej, i tak dalej. Czy hinduski, nie ma języka gdańskiego, w związku z czym, jak ktoś o mnie mówi pisarz gdański, to, znaczy, wiesz, no mówią, no to mówią, no, ale to, tak, ale to nic nie znaczy. Ale to dla mnie nie jest w ogóle istotne, to nie jest dla mnie wyróżnikiem. To nie jest dla mnie wyróżnikiem jakimś. A czy czuje pan dzisiaj w Gdańsku obecność jakichś duchów, czy czegoś, czego jeszcze nie objął właśnie? Nie, specjalnie nie.
Jakoś nie, jakoś nie. Ale może dlatego, że za mało chodzę po cmentarzach. Ale nie, specjalnie nie. Zresztą ja mieszkam w budynku, wcześniej mieszkałem w budynku poniemieckim, a teraz mieszkam w budynku, który został zbudowany w 1953 roku, więc trudno mówić o duchach jakby z dawnych, tych, prawda. Jest taka ballada Białoszewskiego o Niemcu, który się powiesił w Sopocie, w mieszkaniu własnym. Ale na szczęście u nas takich przypadków nie było w mieszkaniu. Bo to jest chyba też historia związana z tym miejscem, gdzie rodzina Miłosza zamieszkała. Tak. Na Wybickiego 23, że mówiło się, że tam powiesił się były właściciel tego domu. No to były częste przypadki, bo jakby no, wiedzieli, że stracili wszystko, czy stracą. Zresztą ty tutaj piszesz. Tak. Przeprowadzce, prawda? O panu, który, socjaldemokracie, który się powiesił, tak. Który był z wizytą u Bieruta, nic nie zyskał i wtedy się powiesił, tak. Tak. I to jest właśnie taka historia jakby powiedziana mimochodem, a jednak no strasznie mocno. No zdanie wtrącona, tak. Strasznie mocno. Ale chcę powiedzieć, że to jest ciekawe pytanie. Można sobie wymyśleć historię alternatywną, to znaczy, że Polacy mówią, czy to było niemożliwe, ale gdyby. Tak. Polacy mówią, i Ruscy się na to też zgadzają, i Polacy mówią, no dobra, wszystkich nazistów tutaj wyłapiemy i wyrzucimy, czy tam zabijemy ich, nazistów, a reszta ludności niemieckojęzycznej może zostać, jak chce. Część by wyjechała, ale część by może została. Zaczęliby się uczyć polskiego, mieliby swoje szkoły, ale musieliby się nauczyć jakoś. Zresztą część z nich znała język polski, bo przecież przez Wolne Miasto tutaj się przenikały te rzeczy. No, tak jak na Ukrainie, przecież no, bardzo wielu Ukraińców mówi po polsku i bardzo wielu Polaków tam mieszkających mówi po ukraińsku i to jest normalne zupełnie. No. Ale ja wiesz, myślę, że właśnie ta postać tego człowieka opisanego tutaj i ten jego przypadek jest właśnie pan o tym. Pan Polaskę, który, że to jest historia tych wszystkich, którzy jednak mieli taki silny związek z miejscem. Z miejscem. I ten związek był o wiele silniejszy i to była o wiele ważniejsza tożsamość niż ta tożsamość narodowa, prawda? No tak, oczywiście, że tak. No, wiesz, ja często chodziłem na imieniny Zbyszka Żakiewicza, którego poznałaś. Tak, zaprowadziłeś mnie tam. Tak, Zbigniewa Żakiewicza, on był z Wileńszczyzny. No i tak jak wszyscy Polacy stamtąd wylądował w końcu tutaj. I zawsze imieniny Zbyszka to było wielkie święto, bo tam schodzili się wszyscy, myśmy ich nazywali Białorusini, bo to byli Polacy, ale z tej części obecnej Białorusi. No i wódeczki popiwszy, bigosu zjadłszy. Żona gotowała, Dusia, tak. Bigosu zjadłszy, wódeczki popiwszy i zawsze zaczynali śpiewać wtedy polskie pieśni patriotyczne? Nie, białoruskie. No oczywiście. Ja pamiętam do dzisiaj. Lawa Lawonicha na przykład i różne inne. Także to był taki sentyment, no ale... No ale jednak część świata, prawda? Część świata. Swojego, takiego. Tak. No dobrze, ostatnie pytanie i kończymy, bo ja niestety muszę pojechać do domu i przebrać się, bo spotkamy się na operze. Ale ja mam trochę dalej do domu niż wy. Tak. I idziemy tam oglądać i mieć w pamięci, że libretto jest Iwaszkiewicza. I to jest też ta linka pomiędzy tymi wszystkimi spotkaniami. Ale oni tak śpiewają, że na ogół nie rozumiesz, o czym oni śpiewają. O operze w ogóle. Dlatego mamy kupić libretto, żeby dobrze wiedzieć, kto z kim i dlaczego. Tak. No to niech tak będzie. Najlepsze zdanie o operze miał świętej pamięci Stefan Kisielewski, który pisał cudowne felietony.
potwornie złośliwe w stosunku do czerwonych, ale był też muzykiem. Napisał 2 koncerty fortepianowe i jeszcze parę drobiazgów i był świetnie wykształconym muzykiem. Szkoda, że nie napisał więcej tych, bo te 2, ja bardzo lubię te koncerty jego. I on zawsze mówił, opera? Opera? Nie cierpię tego, mówi. Dwoje starych ludzi śpiewa do siebie. Ona, ach, gdzie są talary twe? Przegrałeś wszystkie w karty. A on, nie przegrałem, lecz mnie okradli. I tak mówi pół godziny. A potem mówi, no potem jest interesująca aria. I tego się słucha. Tak? Aria jest w porządku. Czyli recytatywy nie. A recytatywy mówi, no straszliwe. No. Nie da się tego, to Kisielewskie oczywiście. Staszek, to możesz w swojej wypowiedzi na temat opery i że nie przepadasz, wziąć opowiadanie Kisielewskiego. Tak, tak, zdanie Kisielewskiego. To ja się już nie wybronię z miłości do opery. Nie, to zależy co, bo... To właśnie są takie opery, które są fascynujące zupełnie. To pamiętam, jak Jerzy Waldorf, też już no niestety dawno, dawno temu odeszły. On miał te pogadanki, najpierw w telewizji, potem w radio i mówił mu, no pasjonująco mówił o muzyce. I on nie mówił Carmen, tylko Carmena, Carmena. Tak, bo jeszcze to R takie. A, umiał uwularne i jeszcze mówił, no i on chce uwieść Carmenę. Tę Carmenę. Tę Carmenę, tak, tak. No, słuchajcie. Paweł, a teraz powiedz, a gdybyśmy, bo nie zdążyliśmy tego zrobić. Tak, słucham. Gdyby nam się udało kupić Talitę osobiście dla każdego tutaj, czy ty byś podpisał? No ale to musielibyście kupić w poniedziałek. Ale to jest chyba nierealne. Nierealne, a ja w poniedziałek jestem zajęty, bo jestem w szkole filmowej. Bo ty masz szkołę, tak. I po prostu nie będzie mnie, ja będę do późnego popołudnia w Gdyni i dopiero potem wracam. Czyli na przykład, gdybyśmy my jechali tutaj w listopadzie, jakbym przywiozła. Proszę bardzo, to ja bardzo chętnie. Bo myślę, że to by była wspaniała pamiątka. Proszę bardzo, możemy tak zrobić, ale to w poniedziałek to jest nierealne. Nie, to jest nierealne. Poza tym księgarnie słabo handlują i jak chcesz sprowadzić, to oni sprowadzą. Tak, ale to musi trwać. To musi trwać. To my już sami to zrobimy, prawda? Żeby po prostu wyszarpać od znaku bezpośrednio. Można to zrobić, tak, bo internetową sprzedaż, zresztą dość duża była ostatnio właśnie internetowa. Wielu ludzi kupuje książki. Tak, przez internet. Tak. Mm-hmm. Paweł, to no bardzo dobra. Ci dziękujemy, że zechciałeś. Niestety ruszyć.